Cześć. IAC, Build Your Own Flow, IAC, skrót od Infrastructure as a Code. Ja nazywam się Daniel Kosto, jest ze mną Marcin Garnicki. Razem pracujemy w PKO Banku Polskim w formacji transformacji chmurowej. Czym się w zasadzie tam zajmujemy? Obecnie pracujemy przy dużym projekcie Road to Cloud, w projekcie, dzięki którym, tak naprawdę na kanwie którego nasze aplikacje bankowe pojawiają się w chmurze, są uruchamiane, skalowane w chmurze, nie tylko aplikacje, ale infrastruktura, pod którą te aplikacje pracują, więc mamy bardzo dużo ciekawych wyzwań, zwłaszcza, że aplikacji też mamy sporo. Zaczniemy może od takiego nudniejszego slajdu, czyli od definicji Infrastructure as a Code. Mamy tutaj definicję z jednego z moich ulubionych źródeł prawdy, Wikipedii. Nie bez powodu wybrałem to, bo tutaj jest tak naprawdę clue tego wszystkiego. Zaraz za tym magicznym słowem Infrastructure as a Code jest tutaj mowa, że is the process, więc mimo różnych spostrzeżeń trzeba pamiętać, że tak naprawdę jest to proces, który mamy budować sami, ma być on dla nas wygodny, mamy sobie go składać tak naprawdę z komponentów, które znamy, które chcemy poznać i będziemy o tym opowiadać. A tak naprawdę co to jest to Infrastructure as a Code? To jest po prostu zarządzanie, prowizjonowanie naszą infrastrukturą, naszymi zasobami w data centrach czy w cloudzie. Cloud to też w sumie data center, tylko u kogoś innego. W bardzo, bardzo prosty, zrozumiały dla naszej infrastruktury sposób, za pomocą pliku, za pomocą kodu, eliminując tak naprawdę te czynności manualne, to klikanie gdzieś tam w web GUI, tak żeby w przypadku, kiedy chcemy wykonać tą samą czynność, po prostu wziąć ten sam kod i go użyć. Więc zaczęło się nudnie, zaczęło się od definicji, to może teraz zaczniemy od jakiegoś małego show demo. Nie będzie takie jakoś bardzo, bardzo skomplikowane. Użyję tutaj takiego narzędzia Terraform. Jakbyś, Daniel, mógł tylko czcionkę trochę powiększyć, może żeby było lepiej widać. Dobra, przy okazji słychać mnie teraz lepiej? Lepiej cię słychać, tak. Dobra, super. Dobra, ja tylko sobie powiększę może. Przygotowaliśmy taką małą demonstrację tego, co tak naprawdę w tym Infrastructure as a Code może się zawrzeć z takiego czysto ludzkiego podejścia. Więc mamy tutaj, przygotowałem przed chwilką, przed prezentacją, a nie będę oszukiwał, gdzieś z GitHuba czy ze Stack Overflow, szybko poczynałem jakąś definicję. Myślałem, że napiszę coś sam, ale szybko przygotowaliśmy jakiś kodzik. Mamy kod, który nam definiuje, że w Google chcemy powołać jakąś instancję jakąś tam, z tego co pamiętam, dosyć mocną, tam 32 to chyba określa kory. No mniejsza o to, korzystamy z jakiegoś imidżu debianowego i chcemy tą infrastrukturę powołać. Ja wiem, że mocno wyprzedzam tą naszą prezentację, która będzie się skupiała potem na tych procesach i narzędziach i omówiła, dlaczego Terraform, albo w ogóle czy Terraform i co to jest Terraform, chociaż może o Terraformie samo w sobie nie będziemy opowiadać. Chciałbym pokazać też skomplikowalność działania właśnie za pomocą tego kodu, tak? Czyli tego, co ten kod nam jest w stanie zaoferować, tak? Robimy sobie szybko plan na podstawie naszego state'u, akurat Terraform tak działa, też nie chcę się skupiać na ten temat, co to jest Terraform, jak działa, to może inna sesja. Widzimy, że ten Terraform powoła nam jakąś instancję, po powołaniu tej instancji nawet nam powie, co tam powoła, jakie tam są te zasoby, jakie są jego obiekty. Jesteśmy w stanie sobie powołać, tak? W tym przypadku wystarczy, że zrobimy sobie Terraform apply, tak? On wykona jeszcze raz ten sam plan i zapyta się nas, jak widzicie, tylko czy ten plan na pewno wykonać, czyli tak naprawdę zapyta się, czy chcemy dalej kontynuować.
No ja nie będę powoływał tych zasobów, bo widziałem, że tam była mocna maszynka, nawet gdyby nie ma faja zgasić, to szkoda może trochę pieniążków. Wróćmy teraz do naszej prezentacji. Dajcie mi sekundkę, nie wiem co wy teraz widzicie, ale powinno być już dobrze. Dobra. Omówiliśmy sobie definicję, pokazaliśmy jak bardzo szybko jak można byłoby to pokazać. W zasadzie mogłem ją wystawić, pokazać wam konsolę googlową, że ta maszyna się wykreowała. No i co? No i moglibyśmy zakończyć na tym naszą prezentację, no bo co? Zarządziliśmy infrastrukturą z kodu, powołaliśmy maszynę i wszyscy są zadowoleni. No nie do końca tak jest, bo chcemy sobie to opecesować, chcemy się tym kodem dzielić, chcemy ten kod, tą infrastrukturę robić w zespole, nie chcemy się wymieniać, przesyłać mailami, więc do tej budowy tego naszego procesu potrzebujemy kilka kolejnych narzędzi. No i tutaj pierwszym narzędziem, które potrzebujemy, dajcie mi sekundę, o jest, dobra, to jest Distributed Version Control System, tak, czyli nasz Git. Git pozwala nam właśnie na pracę nie dość, że na wersjach, to jeszcze ją porównywać, pracować w zespole, dzięki czemu możemy sobie bardzo prosto ten kod współdzielić i na nim pracować wspólnie. A nawet podejrzeć zmianę, które kolega zrobił wcześniej na jakiejś maszynie i zapytać się go, dlaczego tak zrobił, bo widzimy dokładnie zmianę, które możemy sobie porównać. No dobra, tych narzędzi do przechowywania tych kodu jest sporo, tutaj wymieniłem kilka, które są mniej lub bardziej znane. My akurat tam wybierzemy sobie jedno z nich na potrzeby tego ćwiczenia. Ale to nie należy się tak naprawdę fokusować na jednym z tych narzędzi, bo możemy je sobie wymieniać. Jak już mamy to miejsce, gdzie sobie ten kod przechowujemy i nad nim pracujemy, to możemy przejść do kolejnego kroku. Tutaj nadmienię, że niektóre z tych narzędzi to już nie są tylko narzędzia, które przechowują ten kod, to już są na tak naprawdę mocne platformy DevOpsowe z procesami CI/CD, pomagające tą aplikację zbudować, czy tą infrastrukturę zbudować, czy powołać. Także trzeba się warto zastanowić właśnie nad które to narzędzie wybrać. Dobra, kod to nie wszystko, tak? Kod to jest jedno, ale potem idzie ta technologia, tak? Mówiliśmy o tych naszych repozytoriach kodu. Mówiliśmy już tam chwilkę o tym Terraformie, jest też Ansible, który nam pomoże nawet tą infrastrukturę sprowizjonować, a też i powołać. I tych, słuchajcie, narzędzi jest całe mnóstwo, tak? Możemy tak sobie wymieniać i klikać i tego jest po prostu, o co daleko jeden slajd, mnóstwo, tego mogłoby być jeszcze więcej, ta cała biała przestrzeń mogłaby się w zasadzie nam tutaj zaczernić. No i teraz co z tym sobie zrobić, tak? No bo możemy tak naprawdę polec, tak? Na doborze narzędzi, na wyborze narzędzi. I tutaj mamy, tutaj się na chwilkę zatrzymam przy tym wyborze narzędzi i wrócę do tego tematu budowy procesu. W związku z tym, że my z Marcinem jesteśmy tutaj zwolennikami tego, żeby ten proces Infrastructure as a Code nie był ostatni, określiliśmy sobie gdzieś jakieś takie trzy główne cele, które nasz proces taki end-to-end dla aplikacji powinien się zawrzeć, to tutaj też chcemy to podkreślić, że Infrastructure as a Code to jest tak naprawdę początek tej przygody z automatyzacją, potem możemy sobie to sprowizjonować, potem sobie na tym zrobić CI/CD, a w zasadzie już tam potem CD tej aplikacji i dzisiaj się skupiamy na temacie właśnie Infrastructure as Code. Dobra, Infrastructure as a Code. Mamy tyle tych narzędzi, co wybrać, jak sobie z tym radzić. Nie jest łatwo, uwierzcie nam, zwłaszcza, że technologia nas nie spieszcza, bo cały czas jest ona rozwijana, ciągle trzeba się jej uczyć.
Dobra, i teraz Marcin, chyba twoja kolej. Tak, witam. Jeśli chodzi o te klocki, które przedstawiał Daniel, to cały czas mówimy, operujemy na takim poziomie klocków, no bo nasz proces powinien być elastyczny, powinien się składać z elementów, które można wymieniać. Klocki Lego są taką świetną analogią tego procesu, ale oczywiście w pewnym momencie musimy stanąć przed pytaniem i odpowiedzią na to pytanie, co z tego wybrać, z tego staku technologicznego, czym się kierować, czy patrzeć na to, co jest popularne na rynku, czy może kierować się doświadczeniem organizacji, jakiego typu kroki musimy podjąć, żeby ostatecznie taki proces zdefiniować po swojej stronie. Prośba o kolejny slajd. Daniel, jakbyś mógł... O, super. My sobie podzieliliśmy ten proces na trzy części. Jeszcze tylko taka drobna dygresja. Przedstawiając proces Configuration as Code i to budowanie tego flow, skupiamy się tutaj na dużych organizacjach, czyli nie mówimy tu o startupach, które mają dość luźne podejście do wyboru technologii, mają wolną rękę, możemy się bawić, możemy wybierać, decydować o tym, co chcemy. My tu się skupimy na organizacjach dużych, mamy doświadczenia z instytucji finansowych, gdzie wierzcie mi, naprawdę czasem nie jest łatwo, żeby coś wdrożyć bezproblemowo. Nie zawsze tutaj kryteria nowości albo gorących tematów, tych buzzwordów rynkowych jest tym kryterium, którym musimy się kierować. Więc jeśli wybieramy sobie flow naszego procesu, to podzieliliśmy sobie go na takie trzy fazy. Pierwszą jest dojrzałość naszej organizacji. I tutaj zastanawiamy się nad tym, czy nasza organizacja, w której pracujemy, jest na tyle dojrzała, że mogłaby zrobić coś sama. Czy mamy zespoły, które mają odpowiednie doświadczenie w danych procesach. Nawet jeśli mówimy o procesach chmurowych i nigdy w chmurze nie byliśmy, no to być może w naszej organizacji znajduje się zespół, który tworzył procesy automatyczne, powoływał coś choćby w on-premie, zna daną technologię, tak jak Daniel pokazywał wcześniej Terraforma, być może mamy doświadczenie już osoby w jakimś zespole z Terraformem, albo na przykład zatrudniliśmy nową osobę, która taki proces doskonale zna z poprzedniej organizacji. Czyli patrzymy na to, na jakim etapie się znajdujemy. Odpowiadamy sobie na pytanie, czy nasza organizacja jest na tyle elastyczna, że niektóre procesy wewnątrz organizacji możemy zmienić. Czyli jeśli przez lata robiliśmy coś w jeden określony sposób, no to tutaj dane narzędzie może nam ten sposób działania zmieniać i być może nasza organizacja nie jest jeszcze na tym etapie gotowa. Być może nie mamy w ogóle żadnego doświadczenia z takimi procesami automatycznymi, jesteśmy zwolennikami ręcznego klikania po guziczkach i uwielbiamy GUI, kochamy godzinne deploymenty na środowiskach i tutaj jeśli pojawi się pomysł automatyzacji wdrożenia na produkcji z kodu, gdzie nigdy wcześniej czegoś takiego nie robimy, no to oprócz oczywiście przerażonej miny pojawi się taka refleksja, że być może warto tutaj poprosić o pomoc jakiegoś innego podmiotu, może wendora, może wziąć udział w projekcie, może czas jest na szkolenia w naszej organizacji, to jest jakby bardzo ważne. Kolejnym punktem jest oczywiście budżet. Tu sami wszyscy dobrze wiemy, że budżet nie jest z gumy. Wiemy też czasem, że bardzo często musimy go jednak rozszerzyć. Szacowanie kosztów jest na pewno trudną rzeczą. Natomiast tutaj przy wyborze narzędzi jest to o tyle istotne, że wybierając same narzędzia enterprise'owe, które zapewniają support dostawcy, producenta, być może śpimy spokojniej, ale być może naszej organizacji na to po prostu nie stać. Tu musimy pamiętać, że celem tworzenia takiego flow dla automatycznego powoływania infrastruktury, ale także budowania aplikacji, w ogóle jakiejkolwiek automatyzacji, to jest zawsze usprawnienie procesów i dostarczanie jakiejś wartości. Czyli to nie jest cel sam w sobie, żeby fajne narzędzie zbudować, mimo że miło by było wpisać je sobie do CV, znajomość na przykład najnowszych technologii, to jednak pracując w dużych instytucjach, zwłaszcza finansowych, musimy brać pod uwagę taki czynnik jak koszt. Tak? Nie możemy sobie wybierać rozwiązań, które zrujnują nasz budżet projektowy. Kolejnym takim punktem bardzo ważnym są oczywiście ramy czasowe.
Czyli nawet jeśli mamy wybrany jakiś proces, czujemy się w nim mocni, ale wiemy, że on w swojej idei wymaga bardzo wielu godzin, miesięcy konfiguracji, przeprocesowania jakichś zmian w organizacji, no to być może nie jest to najlepszy wybór w tym temacie. Pamiętajmy, że dla właściciela biznesowego, dla którego wykonujemy taką automatyzację i budujemy ten proces, najważniejszym czynnikiem jest tak zwany time to market, czyli dostarczenie jak najszybciej danego produktu na rynek, bo to nasi klienci później na końcu będą odbiorcami tego procesu i ich, szczerze mówiąc, nie interesuje to, z jakich klocków składa się dany proces. Ważne jest tylko tyle, żeby on działał. Zatem biorąc pod uwagę te wszystkie trzy punkty, musimy się zastanowić nad scenariuszem, jakiego typu narzędzia wybieramy, które z tych narzędzi później w procesie wymienimy, czyli jak Daniel wspominał, nasze rozwiązanie musi być przede wszystkim elastyczne. Nie możemy podchodzić do tego procesu tak, że raz wybrany zestaw narzędzi nie będzie nigdy zmieniany i w tym procesie nigdy żadnych modyfikacji nie wprowadzimy. Jedyną rzeczą, która jest pewna w dzisiejszych czasach, to jest ciągła zmiana. Czyli musimy sobie odpowiedzieć na pytanie, czy przy danej dojrzałości organizacji jesteśmy w stanie jakiś proces zamodelować na szybko być może, ale w takim stopniu zadowalającym, szybko dostarczyć produkt, a później w miarę możliwości go szybko zmienić, czy jednak nie jesteśmy na to gotowi i będziemy teraz miesiącami budowali nasze rozwiązanie. Podsumowując, nie ma jednej odpowiedzi na to pytanie i każda organizacja musi sobie taką listę przejrzeć, taki rachunek sumienia wykonać i na tej podstawie podjąć decyzję. Jeśli chodzi o narzędzia, które wcześniej przedstawiał Daniel, no to weźmy sobie taki przykładowy use case. Jesteśmy dużą korporacją, mamy doświadczenie w różnych systemach, nigdy niczego nie wdrażaliśmy w chmurze, ale mamy u siebie narzędzia, które dobrze znamy, rozwijamy, czujemy się w nich mocni. Być może część z nich jest nawet w wersjach takich enterprise'owych, czyli mamy dla nich support, dostawcy. Generalnie używaliśmy ich w innych procesach i chcielibyśmy je wykorzystać w procesie transformacji infrastruktury do chmury. No i tutaj na slajdach widzimy system kontroli wersji. Weźmy sobie, ta ikonka liska to GitLab, weźmy sobie GitLaba, którego powiedzmy, że używamy w organizacji. Oczywiście to może być Bitbucket, Gerrit, GitHub, cokolwiek, ale jest to komponent, który już mamy dzisiaj w naszej firmie. Później elementem, który, czyli jest to najważniejszy komponent w zasadzie w tym procesie, jest to takie nasze źródło prawdy, bo zaczynamy z kodu, ale kolejnym elementem, który będzie nam spinał jedno z drugim, jest system Continuous Integration, czyli narzędzie, które pozwoli nam z tego kodu coś tam zrobić, najlepiej automatycznie. No i w zespołach używaliśmy od lat Jenkinsa, budowaliśmy nim aplikacje, nawet jeśli były to monolity, nie ma to znaczenia. Znamy tego Jenkinsa, umiemy budować w nim pipeliny, najlepiej w sposób deklaratywny, a jeszcze super, jakbyśmy tego Jenkinsa powoływali też z kodu, wtedy byłoby w ogóle ekstra. No to weźmy sobie tego Jenkinsa. Do provisioningu maszyny, którą powołamy w chmurze, użyjemy sobie Ansible'a, którego nasz departament utrzymaniowy bardzo dobrze zna. Admini mają na tapecie logo Red Hata, kochają to narzędzie, świetnie je znają. Czemu by go nie użyć? No i teraz pozostaje wybór takiego narzędzia, którego nie znamy. Czyli chcemy coś powołać w chmurze, no mamy te klocki, z których korzystamy dzisiaj, ale chcielibyśmy użyć czegoś nowego. Z doświadczenia w naszej organizacji podpytaliśmy członków innych zespołów, którzy coś tam już w tym kierunku robili, albo zorientowaliśmy się na rynku, gdzie jest największy support. Wybór padł na Terraforma. Czyli wybraliśmy sobie taki zestaw na razie czterech narzędzi. Oczywiście proces w takich prawdziwych organizacjach jest dużo bardziej skomplikowany, ma dużo więcej elementów, ale żeby to pokazać na prostym przykładzie, ograniczymy się tylko do zestawu tych czterech narzędzi. Jakbyśmy mogli pokazać kolejny slajd, to mamy tutaj proces zamodelowany już w takim, na takich klockach graficznych, gdzie widzimy na samej górze naszego dewelopera lub osobę pracującą w jakimś zespole DevOpsowym, może to być nawet administrator, osoba, która będzie odpowiedzialna za konfigurację tej naszej infrastruktury. Ona oczywiście pracuje na systemie kontroli wersji. Wspominałem wcześniej, że wybraliśmy sobie GitLaba, więc tego GitLaba umieszczamy tutaj na schemacie. Nasz deweloper, tudzież osoba, która
odpowiada za infrastrukturę, a raczej powołanie. Pisze sobie kod w Terraformie, może być taki, który pokazywał Daniel, może być taki ściągnięty z GitHuba, o tym później, dlaczego jednak nie może być taki, ale załóżmy, że w pierwszej fazie uczymy się czegoś nowego narzędzia, napisaliśmy sobie ładnie Terraforma, zrobiliśmy commita, wypuszczowaliśmy go do naszego systemu kontroli wersji. Tutaj mamy GitLaba, w którym na naszym repozytorium kodu zapiliśmy sobie webhooka, czyli takie narzędzie, które mówi o tym, że jakakolwiek zmiana na repozytorium, określiliśmy sobie jakiego typu jest to zmiana, czy jest to na przykład push zdarzenie albo merge request, w GitHubie to będzie pull request, inna nomenklatura na to samo, triggeruje nam jakieś zdarzenie. To zdarzenie jest później przechwytywane przez Jenkinsa, czyli ten klocek, który już znamy, używaliśmy go w aplikacji i Jenkins z kolei uruchamia proces terraformowy. Tutaj oczywiście może to powołać w kontenerze, może to zrównoleglić i tak dalej. Nie wnikajmy na razie w szczegóły. Ten terraform na podstawie tych zmian w kodzie powołuje nam infrastrukturę w chmurze. Na przykładzie tutaj dwóch vendorów, Google Cloud i Microsoft Azure, ale możemy się w sumie na tym klocku terraformowym zatrzymać, tak jak Daniel zrobił Terraform Plan, my też może na początek chcemy zrobić tylko plan terraformowy, nie chcemy niczego powoływać, na razie się uczymy, więc zostaliśmy sobie w tym terraformie. Tu jeszcze taka ważna uwaga, na tym schemacie zaznaczyłem, że Jenkins taką informację zwrotną o statusie tego pipeline'a zwraca do GitLaba. GitLab jest, albo może system kontroli wersji, jest dla nas takim miejscem prawdy i ten deweloper w naszym modelu, który właśnie sobie stworzyliśmy na podstawie dojrzałości naszej organizacji, może nawet nie mieć dostępu do tego Jenkinsa. On może status tego, co zrobił, zobaczyć w GitLabie na podstawie tego, co Jenkins mu zwrócił. Czyli na przykład pushując jakąś zmianę do repozytorium kodu, commit tej zmiany i jego status będzie przez Jenkinsa uzupełniony bezpośrednio w GitLabie. Na tej podstawie nasz przykładowy deweloper wie, że jego zmiany spowodują potencjalnie utworzenie danej infrastruktury, albo że wręcz przeciwnie, gdzieś się pomylił, zrobił literówkę, proces się zakończył niepowodzeniem. Tak bym mógł poprosić o kolejny slajd. Scenariusz, o którym wspominałem przed chwilą, w lewym dolnym rogu widzimy fragment screenshota z repozytorium GitLabowego, widzimy sobie nasz status commita, on ma określony hash, to jest ten prawy dolny róg, taki trochę mało widoczny, natomiast obok niego jest taki checkbox na zielono, akurat na tym przykładzie widzimy, że zmiana, którą wykonał nasz deweloper, tu o proszę, to nawet ja wykonałem, zakończyła się powodzeniem, czyli moje dodanie komentarza w kodzie terraformowym nie spowodowało wywalenia się procesu. Jestem zadowolony, dostałem status zwrotny z mojego systemu CI-owego, w tym przypadku z Jenkinsa. Nie mam dostępu do tego Jenkinsa, ale nie szkodzi. Ja już w kodzie mojego repozytorium widzę, że wszystko się udało. Nawet tam widzę taki ładny badge, że pipeline passed, czyli jestem zadowolony, mogę się pochwalić kolegom z zespołu. Natomiast mogę też zajrzeć na Jenkinsa, jeśli mam do niego dostęp. I widzimy tutaj na Jenkinsie, to jest ten screenshot u góry, zielony, że mamy kilka kroków. Pierwszy z nich to jest Terraform Init, to jest znowu to, co pokazywał Daniel w konsoli. To ja już nie mam dostępu do tej konsoli i do maszyny, która to wykonuje. Natomiast widzę te wszystkie kroki, jakie zostały wykonane. Tu jeszcze sobie stwierdziłem, że będę fajny i sobie zrobię Terraform Validate, czyli sprawdzę, czy mój kod terraformowy ma prawidłową składnię, czy gdzieś tam się nie pomyliłem. Zrobiłem sobie plan terraformowy i zakończyłem swój pipeline. Na razie niczego nie powołałem. I taką informację zwrotną dostałem w GitLabie. Żyję sobie w przeświadczeniu, że wszystko działa super. Idę na kawę i tak sobie mija dzień za dniem. No ale oczywiście tego typu scenariusz występuje albo tylko w filmach w Hollywood, a na pewno nie w prawdziwych organizacjach, gdzie następuje proces ciągłej zmiany. Jakbym mógł poprosić o kolejny slajd, to widzę, że któregoś dnia wracam sobie do biurka z moją pyszną kawą, zadowolony, że wszystkie moje komity są na zielono i nagle przychodzi do mnie kierownik projektów i mówi:
Słuchaj Marcin, fajnie robicie te pipeliny z Danielem, bardzo mi się podoba, szczególnie ten dashboard, który sobie w Grafanie wyrzuciłem, wszystko jest na zielono, ekstra. Ale wiesz co, tak sobie zastanawiam się, czy jak w tym kodzie terraformowym dodaliście 100 maszyn, czy to na pewno jest dobry pomysł? Bo wiem, że to fajnie wygląda, ale może to jest jednak za drogie. I tutaj się pojawia taki problem, że doszło nam nowe wymaganie, my już mamy zbudowany pipeline, teraz musimy to wymaganie jakoś obsłużyć. Czyli chcielibyśmy spróbować oszacować jakieś koszty powołania infrastruktury w chmurze, ale nie na podstawie tego, jak już tą infrastrukturę powołaliśmy i minął mi okres rozliczeniowy, ja się dowiaduję, że tutaj powołałem właśnie przez przypadek zupełnie 100 maszyn, tylko chciałbym to wiedzieć wcześniej. No i tutaj wtedy w takim przypadku mogę zwrócić się do Daniela, zapytać dalej, może nasz jakiś będzie, a może nasz zespół coś takiego by sam napisał, nie wiem, pokazać coś fajnego. Tak, wiesz co, szybko przed prezentacją nawet gdzieś spojrzałem na Google'a, jak to się mówi, i sprawdziłem sobie dostępne narzędzia. Znalazłem jedno z takich open source'owych narzędzi, które mogłoby nam na podstawie tego naszego planu całkiem fajnie pokazać to, co się z tego urodzi, tak? Ile będziemy musieli za to zapłacić, tak? Więc może zaprezentuję bardzo szybko takie narzędzie, które się nazywa InfraCost. Oczywiście takich narzędzi jest parę, to nigdy się nie skupiamy na jednym. To tak akurat kolega tuż przed warsztatem mi powiedział, że takie jest, więc zaprezentuję. No i mamy informację o naszym potencjalnym użyciu maszyny. Co prawda wiadomo, że w Google czy w innej chmurze płacimy też za pay as you go, czyli dokładnie ile zużyjemy tego storage'u, możemy użyć więcej, więc gdzieś dodatkowo potrzebne są kolejne kroki, uzupełnienia konkretnych plików, ile tego storage'u na przykład chcemy użyć. To nie musi być Google, to może być, to narzędzie akurat jest dosyć fajne, bo jest skalowalne pomiędzy różnych providerów chmury. Tutaj powiedzmy sobie mamy Google, tak, ale poczekajcie, miałem gdzieś sample przygotowanego, który mówił o Azurze albo o AWS-ie, zaraz sobie zobaczymy, wykatujemy sobie, jak widzicie, pobrany z Gita, więc nie do końca jestem autorem, ale open source oczywiście. Mamy main TF-a, mamy w AWS-ie, chcemy powołać. No i korzystając z naszego planu, który nam to narzędzie też pod spodem wykona, wykonajmy sobie takie ćwiczenie, zobaczmy, ile to nasza infrastruktura, którą chcemy w tym przypadku powołać, może nas kosztować, tak? No, biznes oczekuje, no to biznes musi mieć, chcemy spełniać ich oczekiwania. Widzimy, że ta infrastruktura będzie nas kosztowała już trochę drożej, miesięczne zużycie będzie nas kosztowało całe $725, tak? Działa to bardzo fajnie, więc biznes zadowolony, do tego jeszcze możemy to zrzucić, serializować i jeszcze jakiś raport im wysłać, więc możemy dalej spać spokojnie, tak? No ale jak to Marcin mówi, to nie film, nie Hollywood, więc czekamy na kolejne wyzwania naszego ukochanego biznesu. Wróćmy może do naszej prezentacji. Tak, tu jeszcze tylko dodam, że ten taki krok, który przeprowadził Daniel, oczywiście zamodelowaliśmy sobie w naszym pipeline'ie, to jest ten klocek, który się nazywa tutaj show cost, czyli niczego nie zrobiliśmy ręcznie, takiego typu szacowanie odbywa się w naszym procesie CI-owym i tu ponownie możemy się zatrzymać na chwilę i zastanowić, czy jest to dla nas bramka jakości w naszym procesie, która potencjalnie może nasz pipeline zatrzymać, czyli tutaj możemy przyjąć taki model, że tego typu koszt końcowy będzie jeszcze przez jakiś proces kolejny parsowany, analizowany. Jeśli będzie za wysoki, być może trzeba zatrzymać pipeline, to znaczy, że robimy jakieś niefajne rzeczy. A może na przykład określiliśmy sobie taki model, w którym wszystkie zmiany na branchu innym niż master są zmianami, które nie powołują tej infrastruktury, zatrzymują się na samym planie, wyświetlają nam ten koszt,
a przy merge'u do mastera, który potencjalnie mógłby powołać infrastrukturę, tutaj sobie prosimy jakąś osobę, jakiegoś właściciela technicznego o spojrzenie, czy tego typu koszty są akceptowalne. On sobie przegląda taki log Jenkinsa, albo może lubi dashboardy, raportowanie, więc gdzieś to odkładamy. Na tej podstawie podejmuje decyzję. Czyli obsłużyliśmy kolejne wymaganie biznesowe i tak jak poprzednio, znowu możemy sobie iść na kawę. Możemy sobie zrobić kawę, wyświetlamy super fajne koszty, czyli nie dość, że zrobiliśmy automat, to jeszcze pokazujemy, ile taka potencjalna zmiana będzie kosztowała. No to już super, tak? Moglibyśmy iść do domu, ale wtedy pojawia się kolejny zespół. Tym razem to już nie jest taki zespół, który stawia łatwe wymagania, bo to jest zespół odpowiedzialny za bezpieczeństwo w naszej organizacji. No jeśli chodzi o bank, no to tutaj naprawdę mówimy o poważnych tematach, nie możemy sobie tutaj iść na skróty. I musimy też pamiętać, że w instytucjach finansowych nie zawsze jest tak, że możemy robić, co nam się podoba, bo nad nami znajduje się regulator. W przypadku banków jest to Komisja Nadzoru Finansowego, ale w przypadku innych organizacji także mogą występować tego typu ograniczenia. I tutaj możemy natrafić na taki przypadek, że rzeczy, które chcemy zrobić w naszym pipeline'ie, pod kątem poprawności kodu i tego, co będzie wykonywane, mają sens. Tak? Chcemy powołać sobie maszynę wirtualną na przykład. Natomiast regulator określa, że tego typu maszyna nie może być powoływana w regionie innym niż na przykład Europa. Albo więcej, określiliśmy sobie takie wymagania, że kluczowa infrastruktura ma być powołana w nowo otwartym regionie w Warszawie, jeśli chodzi o Google na przykład. Mało tego, każdy vendor chmury udostępnia szyfrowanie zasobów, natomiast nasze wymaganie jest takie, żeby to było szyfrowanie naszym kluczem, a jeszcze lepiej, żeby cały mechanizm szyfrowania znajdował się w on-premie, a nie w chmurze, żebyśmy nie korzystali z jakichś narzędzi, które dostarcza provider chmury, ponieważ w naszej organizacji są niedozwolone, dajmy na to, ściągają jakieś rzeczy z internetu, a u nas nie takiego typu działanie nie przejdzie. Jest to wymaganie bezpieczeństwa, któremu musimy się przyjrzeć i które musimy oczywiście zaimplementować. I tutaj mamy dwa podejścia, jak zawsze, w przypadku każdego nowego wymagania. Albo rozglądamy się na rynku, czytaj, odpalamy Google i pytamy znajomych. Jak w przypadku poprzedniego narzędzia. Albo szukamy gotowego rozwiązania, które taki proces nam usprawni. Być może mamy coś takiego, co jest w stanie przeanalizować na przykład nasz plan terraformowy. Tak? Wiemy, że Terraform przed powołaniem jakiejś infrastruktury wyświetla plan. Ten plan można przekonwertować do JSON-a. Może warto takiego JSON-a sparsować jakimś narzędziem, sprawdzić, co my chcemy tam robić, czy rzeczywiście wszystko szyfrujemy. I teraz zastanawiamy się, czy nasza organizacja jest na tyle dojrzała, że mamy jakiś super team deweloperski i security, który jest w stanie takie narzędzie napisać sam, albo ma doświadczenie, robił coś podobnego. Albo może mamy narzędzie, które jest w stanie nam tego typu wymaganie spełnić i mało tego, obsługuje kilku providerów chmury, a nie tylko jednego. Tutaj znowu jakby wracamy do tego slajdu, gdzie wybieraliśmy sobie zestaw narzędzi. On jest cały czas aktualny. Nasz pipeline i nasz proces cały czas się zmienia, jest elastyczny, więc tutaj podejmujemy określoną decyzję. I trzeba też dodać, że zawsze będziemy do tego wracać, tak? Te narzędzia zawsze będą z nami towarzyszyć. Tak, jeszcze pamiętajmy o tym time to market, czyli bezpieczeństwo jest bardzo ważne, ale ważne jest również to, żeby jakiś produkt dostarczyć, więc być może to jest moment, nie mówię akurat o bezpieczeństwie, ale na przykład tym kroku z kosztem, to jest moment, w którym możemy iść na lekki kompromis, użyć narzędzia, które w 90% spełnia nasze wymagania, nie w 100%, później zastąpić go czymś innym. No ale w tym przypadku powiedzmy, że znaleźliśmy, albo nie, jeszcze inaczej, mamy taką super organizację, że sami napisaliśmy takie narzędzie. Albo wzięliśmy jakieś open source'owe i rozwinęliśmy je, dodaliśmy nową funkcjonalność, mamy w tym doświadczenie, czemu nie? Spróbujemy go użyć w naszym procesie. To jakbyśmy zobaczyli kolejny slajd, to znowu mamy nasze repozytorium kodu, które tutaj już powiększyło się o kilka nowych commitów, czyli doszło to wymaganie w pipeline, żeby koszty były liczone, żeby wprowadzić bramkę jakości w postaci testów bezpieczeństwa.
ale my jesteśmy już na tyle dojrzali i takie mamy doświadczenie w naszym budowaniu procesów, że sobie stwierdziliśmy, zaraz, te dwa kroki możemy przecież zrównoleglić, zróbmy sobie taki pipeline, pokażmy, pochwalmy się w zespole, że ta analiza kosztowa i bezpieczeństwa wykonują się równolegle, nie po sobie, a jeszcze lepiej zróbmy tak, że ta analiza bezpieczeństwa jest naszą bramką jakości, o ile te koszty sobie przeanalizuje później właściciel techniczny tudzież biznesowy projektu, to z bezpieczeństwem nie ma dyskusji, nasz kod nie spełnia standardów, które sobie określiliśmy w organizacji, zatrzymujemy pipeline, zwracamy status fail do naszego systemu kontroli wersji. Jak przejdziemy jeszcze dalej w slajdach. I tutaj wracamy tak naprawdę do tego clue, tak? Mówiliśmy o tym, że ta infrastruktura jest dla nas istotna, bo cloud tutaj nas mocno goni. Doświadczenie z provisioningiem i z tym CI/CD aplikacyjnym już wcześniej mieliśmy. Dzięki temu, że w łatwy sposób zaimplementowaliśmy, no, w cudzysłowie łatwy, tak? Bo wcale nie jest łatwo, to wiele godzin warsztatów i gdzieś czytania dokumentacji różnych rozwiązań i szukania odpowiednich przejść, flow rozwiązań, szukania rozwiązań, dyskusji ze specjalistami, to doszliśmy do tego, że tą infrastrukturą z kodu jesteśmy w stanie już zarządzać, to możemy sobie te kroki połączyć, tak? Jeżeli mieliśmy wcześniej już ten provisioning gotowy, tak jak w naszym przypadku, potem mieliśmy to CI/CD aplikacyjne, a być może jest zupełnie na odwrót, tak? Jesteśmy organizacją, która buduje wszystko od nowa, tak? Odcina się od starego i te nowe aplikacje będzie budowała właśnie zaczynając od tego infrastructure as a code. To ma te trzy nasze podstawowe cele. I tutaj, tak jak Marcin wspominał, jesteśmy dosyć elastyczni, bo możemy sobie te kroki łączyć. Oczywiście może to być oddzielny pipeline, może być to ten sam pipeline, oczywiście on będzie bardziej lub mniej rozbudowany, ale jak widzicie w tym pipeline tutaj od momentu Terraform Init moglibyśmy sobie to zagregować jako infrastructure as a code, potem nasze bramki jakości, potem provisioning, w tym provisioningu też moglibyśmy rozwinąć o kolejne bramki jakości, o kolejne kroki, o kolejne czynności i na koniec deployment aplikacji. A może nasza organizacja stanie się kiedyś tak docelowo już, znaczy tak dojrzała, że dzięki temu, że będzie wszystko trzymała w kodzie, to potencjalnie dla innej aplikacji będzie w bardzo prosty i przejrzysty sposób w stanie wystawić tą aplikację do testów komunikacji z inną aplikacją, tak? Czyli nie tylko budujemy to dla siebie po to, żeby w prosty i łatwy sposób wdrożyć to w organizacji i nasz klient już na produkcji mógł z aplikacji skorzystać. My będziemy dzięki temu zadowoleni, nasz biznes będzie zadowolony, nasz klient jeszcze bardziej, ale my się nie poddajemy i te zespoły, które są u nas w instytucji i rozwijają inne aplikacje, chciałoby tak naprawdę gdzieś jeszcze z naszą aplikacją, którą powołaliśmy w prosty sposób się skomunikować i przetestować, no to jesteśmy w stanie sobie takie środowiska już aplikacyjne powoływać end-to-end, tak? Więc tak jak Marcin wspominał, tak jak widzieliście na tych slajdach, w zasadzie jest to taka budowa z tych klocków, z klocków może nie Lego, ale z klocków tutaj technologicznych, z którymi się mierzymy, ale zawsze patrząc pod jednym kątem, że możemy sobie tą architekturę detektować bardzo luźno, możemy sobie w tych naszych procesach wymieniać te komponenty, możemy w tej naszej architekturze wymieniać komponenty, także cel właśnie tej infrastruktury z kodu, te budowy tego procesu, budowy po swojemu, pozwoli nam się zbliżyć ku temu, żeby w bardzo szybki i prosty dostarczyć klientowi to czego od nas oczekuje. To jeszcze może zanim przejdę do kolejnego slajdu, widzę, że pytanie pojawiło się na czacie. Czemu Jenkins, a nie GitLab CI? Bardzo dobre pytanie. Czemu Jenkins? Ponieważ w naszym use case jesteśmy w organizacji, która nie ma doświadczenia z GitLab CI. Nigdy tego nie budowaliśmy. Nie znamy tej technologii. Oczywiście znamy, ale udajemy, że nie znamy.
Na przykładzie tego use case'a mamy zespół, który ma bardzo duże doświadczenie w Jenkinsie. Teraz proponując im GitLab CI, wydłużamy ten time to market, który jest bardzo istotny dla naszej aplikacji, którą chcemy wdrożyć. Czyli tutaj wybraliśmy sobie Jenkinsa, natomiast pamiętajmy, że ten proces jest elastyczny i ten GitLab CI może być rozpoznany w dalszym etapie. Możemy zrobić POC tego procesu na przykład innym środowisku albo na przykład dla aplikacji, która nie jest krytyczna, która nie musi zostać wdrożona już ASAP na wczoraj. Może być to jakaś mała aplikacyjka, którą dopiero rozwijamy i oczywiście czemu nie, możemy z takiego GitLaba CI skorzystać, biorąc pod uwagę fakt, że GitLaba już mamy. A jeśli mamy jeszcze GitLaba w wersji Enterprise, to możemy więcej takich rzeczy robić. Widzę, Maciej, że nieprzypadkowo wydałeś to pytanie, żeby na nie teraz odpowiedzieć. Tak. Idealnie adresuję do kolejnego slajdu. Tak, to pytanie jakby fajnie pokazuje, że zmieniają się wymagania cały czas i my tutaj, przyznaję bez bicia, pokazaliśmy z Danielem takie use case'y, które były dość proste, zwłaszcza dla doświadczonych zespołów do wdrożenia. Dodaliśmy nowe kroki w procesie, natomiast co by się stało, gdybyśmy chcieli jakieś narzędzie wymienić w naszym procesie, takie większe. Czyli nie tylko dodać jakiś dodatkowy krok, który jest na samym końcu procesu albo nawet się równolegle uruchamia, ale chcielibyśmy zmienić sobie coś dużego. Weźmy sobie na tapetę naprawdę coś dużego, żeby było fajnie. Jakbyś mógł, Daniel, przerzucić slajd. Wróćmy do naszego procesu, w którym deweloper pushuje zmiany do systemu kontroli wersji. Jak pamiętamy, to jest ten GitLab i Jenkins, ale nagle usłyszeliśmy od kolegi z innej organizacji, że wiecie co, już Jenkins to jest trochę passé, a GitLab w zasadzie kończy nam się subskrypcja na wersji Enterprise i dostaliśmy jakąś fajną ofertę z rynku na inne narzędzie. No to polećmy sobie tak na odważnie, użyjmy sobie jakiegoś innego narzędzia, wymieńmy w ogóle jakieś duże klocki w naszym procesie. No i teraz tutaj musimy się znowu zatrzymać. Zawsze jeśli wprowadzamy takie duże zmiany w naszym procesie i w naszej organizacji, to powinno nam się zapalić żółta lampka ostrzegawcza. Tu powinniśmy się zatrzymać i odpowiedzieć sobie najpierw na to pytanie, po co w ogóle takie rzeczy robimy. Czy kierujemy się modą na rynku, nowe narzędzia, czy rzeczywiście idzie za tym jakaś wartość biznesowa, czyli ta zmiana naprawdę usprawni nam proces. Tu pamiętajmy, że w tym procesie, który zamodelowaliśmy wcześniej, status tych wszystkich commitów był zwracany do GitLaba z poziomu Jenkinsa. Przyzwyczailiśmy naszą organizację do takiego modelu i teraz wymieniając jakikolwiek komponent, chcielibyśmy taką funkcjonalność zachować, czyli tu podchodzimy do tematu zmieńmy coś, ale pod warunkiem, że to będzie lepsze, czyli nie róbmy kroku wstecz, nie zabierajmy funkcjonalności, która nam wcześniej działała, tylko dla samej zmiany, ale wprowadzajmy zmiany, które nam usprawni proces. I tutaj jeśli chodzi o oprogramowanie na przykład takich statusów, no to mając na uwadze fakt, że wszystkie duże systemy korzystają z jakiegoś restowego API i wiemy, że na przykład nie mamy takiej integracji tego narzędzia z naszym procesem, ale mamy określoną dojrzałość organizacyjną, a w niej zespół, który jest w stanie jakiś development zrobić, no to po takim REST API sami my jesteśmy w stanie te wszystkie funkcjonalności sobie oprogramować. Zaglądając w dokumentację, wiedząc, że na przykład zwrócenie statusu commita danej zmiany to jest taki endpoint w REST API. No i tutaj w tym przypadku taką zmianę sobie wprowadziliśmy, wymienimy sobie w ogóle GitLaba na GitHuba. Weźmiemy sobie taką wersję on-prem, nie w chmurze, bo jesteśmy dużą organizacją i chcemy kod źródłowy trzymać u siebie, a jeszcze idźmy sobie dalej, nawet nie GitLab CI, a weźmy sobie GitHub Actions, bo wiemy, że to jest teraz popularne, jakieś modne, fajne rzeczy. Chcielibyśmy zachować cały ten proces, który wcześniej działał, czyli tak jak pokazał Daniel tutaj na slajdzie, w zasadzie wymieniliśmy dwa klocki, ale te wszystkie strzałki, które były, pozostają bez zmian. Czyli wciąż chcemy z tych pipeline'ów zwracać status do naszego repozytorium w postaci jakichś badży albo statusu commita. Chcemy mieć zakładkę, gdzie widzimy wykonanie wszystkich pipeline'ów. Chcemy dodatkowo obsługiwać te same rzeczy, które obsługiwaliśmy w poprzednim procesie, czyli jak tam mieliśmy merge requesta,
otwarcie jakiś code review, to chcemy mieć to samo w GitHubie, no, przy pomocy mechanizmu pull requestów na przykład. Czyli nie pozbywamy się żadnej funkcjonalności, zmieniliśmy tylko komponenty. I tutaj ponownie możemy sobie taką migrację tych komponentów rozbić na dwa kroki. Czyli w pierwszym kroku na przykład wymienić sam system kontroli wersji. Wiemy na pewno, że to będzie, przepraszam, mniejsza zmiana niż pozbycie się na przykład Jenkinsa od razu, za jednym zamachem. Może my jeszcze nie znamy tego GitHub Actions. Jest to czas, w którym dopiero go poznamy, a Jenkins potrafi obsłużyć GitHuba. Mamy do tego integrację albo sami ją napisaliśmy, mamy to API, mamy te gotowe pipeliny, tam jest w zasadzie do zmiany jedna rzecz, więc w pierwszym kroku być może warto wymienić samego GitLaba na inne rozwiązanie, zachować tego Jenkinsa. Później robimy kolejną iterację naszego procesu. Pamiętajmy, że tutaj on nigdy nie jest w swoim docelowym stanie, on ma być na tyle elastyczny, żeby można go było zmienić. No i jeśli się ten proces zmieni i wprowadzimy sobie teraz to GitHub Actions zamiast Jenkinsa, no to jesteśmy już na takim etapie, gdzie przepocowaliśmy go sobie na jakiejś mniejszej aplikacji, na mniej znaczącym środowisku i nie skróciliśmy, co ważne, tego time to market dostarczenia produktu. Jeśli jesteśmy już taką organizacją, która potrafi robić tego typu rzeczy, no to brawo. Przeszliśmy te wszystkie kroki i potrafimy budować procesy w sposób elastyczny i w sposób odporny na ciągłe zmiany. Z mojej strony to już wszystko. Dziękuję wam za uwagę. Mamy jeszcze, nie wiem, Daniel, czy chcesz coś jeszcze dodać, może jakieś podsumowanie? Mamy na pewno sesję Q&A. Tak, ja bym chciał tylko dodać, że słuchajcie, wybór narzędzi nie jest do końca spójny z tym, co mamy w banku. I tutaj od razu przechodząc też do pytań i odpowiadając na to pytanie, czyli mówiliście o security w banku, a wysyłacie TF state do API Infracost. Nie korzystamy w banku z Infracost, czy będziemy korzystać, to nie wiemy. Znamy to narzędzie, no bo znamy wiele narzędzi i tutaj naszym celem nie było pokazanie tego, z czego korzystamy w banku, tylko w jaki łatwy sposób możemy sobie te narzędzia dobijać i z nich korzystać. Czytając o tym Infracoście, trochę wiem, że jesteśmy w stanie tak naprawdę zbudować sobie API wewnątrz banku, pobrać bazę danych, zasysać ją z Infracostu co jakiś czas. Infracost jest narzędziem open source'owym, ale się tam mocno zrasta i dużo osób jest nim zainteresowanych, więc to nie jest tak, że my z banku wysyłamy ten TF state do API Infracostu. Dzięki bardzo. I mamy kolejne pytania. Robicie akceptację kodów, planów przez security lub właścicieli rozwiązań? Tutaj też w bardzo prosty sposób jesteśmy w stanie odpowiedzieć, nawiązując w zasadzie do mojej poprzedniej wypowiedzi. Chcieliśmy pokazać sposób budowania własnego flow. I to nie jest tak, jak tak prosto odpowiedzieć, jaką rolę przyjmuje security przy akceptacji. Ale tak, w banku jest to dużo bardziej skomplikowane niż tutaj na tej naszej prezentacji. Dobra, mamy kolejne pytanie od tej samej osoby. Ambicją jest jeden pipeline stawiający całość infrastruktury, w sensie, że różne aplikacje i rozwiązania mają wspólnym sposobem stawianą infrastrukturę. Nie wiem, Marcin, ja czy ty dla odmiany? Może teraz ja. To zależy jeszcze, co rozumiemy przez to pytanie. Różne aplikacje i rozwiązania mają wspólny sposób stawiania infrastruktury. Tutaj nie wspomnieliśmy z racji ograniczeń czasowych, tego, że w dużych organizacjach warto wprowadzać standaryzację każdego procesu. My taką standaryzację u siebie wprowadziliśmy, także taki proces powoływania infrastruktury, akurat samej infrastruktury chmurze, u nas dzieje się zawsze w ten sam sposób. Tutaj proces jest reużywalny między różne projekty, ale nie jest elastyczny na tyle, że każdy może sobie robić w nim co chce. Czyli budujemy w sposób, nasz pipeline w taki sposób, że jesteśmy w stanie obsłużyć każdą aplikację, jakby tutaj dzielimy sobie tego naszą infrastrukturę na komponenty, czyli na przykład powołanie maszyny wirtualnej w organizacji odbywa się zawsze w ten sam sposób dla każdego projektu.
Nie zostawiamy tutaj dowolności akurat tego. Natomiast koncentrujemy się na tym, żeby dostarczać jakąś wspólną wartość dla różnych zespołów, czyli jak wypracowaliśmy sobie tu, weźmy sobie tego Terraforma na warsztat, jak wypracowaliśmy sposób sobie powołania jakiegoś zasobu w chmurze, weźmy tą z powrotem maszynę wirtualną najprostszy, to możemy sobie zbudować taki moduł terraformowy, z którego każdy jest w stanie skorzystać. My wiemy, że ten moduł terraformowy, który dostarczamy jako taki globalny moduł dla wszystkich zespołów, jest modułem przetestowanym, przechodzi wszystkie testy, które sobie, te bramki jakości, o których wspominaliśmy wcześniej, jest zgodny z tym, co zakłada sobie nasza organizacja i Departament Cyberbezpieczeństwa. I w takim modelu ten kod jest reużywalny i w ten sam sposób infrastruktura jest powoływana w chmurze dla każdej z aplikacji. Mam nadzieję, że to odpowiada na pytanie. A jeśli nie, to są jeszcze kolejne. Czy trudno było wyznaczyć granice infrastruktura aplikacji? Aplikacja. No nie jest łatwo wyznaczyć te granice, ale musimy być elastyczni. Nie wiem do końca, o jakich granicach mówimy. Czy mówimy o granicach w tym naszym pipeline, nawiązując do twojego kolejnego poprzedniego pytania, czy mówimy tutaj o w zasadzie, tak mi się wydaje, że to nawiązuje po prostu do poprzedniego pytania. I trochę Marcin już na to odpowiedział w poprzedniej odpowiedzi. Tak, no, nam się udało, mam nadzieję. Oczywiście żaden z tych procesów nie jest łatwy. Dużą trudnością jeszcze jest, o czym też nie wspominaliśmy na prezentacji, współpraca między różnymi departamentami w dużej organizacji. To nie jest tak, że wymyślamy sobie z Danielem jakiś proces i go wdrażamy i wszyscy twierdzą, że jest fajny. To jest jednak dużo czasu poświęcamy na to, żeby, ale już na pierwszym etapie tworzenia i modelowania takich rozwiązań, żeby zapraszać zainteresowane zespoły. I tutaj na przykład, jeśli chodzi o ten proces, który wyznacza granice, to od samego początku braliśmy udział w rozmowach z naszym Departamentem Cyberbezpieczeństwa. Tak, żeby później nie tracić czasu na przemodelowanie procesu, który nie spełniałby wymagań, które są, tak jak wspomnieliśmy wcześniej, kluczowe